Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii FIFA 21 Kariera Zawodnika. W poprzednim odcinku doszliśmy do piątku 16 października 2020 roku. No i oczywiście w poprzednim odcinku zaczęliśmy naszą serię nową, zaczęliśmy też pierwszy sezon. Oczywiście jeszcze może wam przybliżę drugi raz zawodnika, którego w tej serii prowadzimy. Jest to Mateusz Zalewski, który jest środkowym pomocnikiem ofensywnym. I oczywiście wybraliśmy losowo, że będzie grał w Rakowie Częstochowa. No i na razie powiedziałbym, że nie taki zły ten początek sezonu, choć trochę jakby stracił zaufanie. No i 5 meczów zagrał, jedną bramkę zdobył i niestety jest na ławce. I też niestety w Rakowie gramy taką formacją, że nie ma środkowego pomocnika ofensywnego, tylko jest dwóch środkowych pomocników, z czego tacy oni są bardziej, bym nawet powiedział, że cofnięci. No to oczywiście było wszystko w poprzednim odcinku, a możemy dzisiaj już zaczynać nowy odcinek. W sumie bardzo naprawdę nie mogłem się oczekać tego drugiego odcinka, bo to jak zawsze z nową serią. Na początku jest bardzo fajnie nagrywać, ale oczywiście też przez całą serię fajnie się nagrywa, bo nie nagrałbym czegoś, czego bym nie chciał oczywiście. No i też wam dziękuję za to, że widziałem, że bardzo dobrze przyjęliście pierwszy odcinek, więc bardzo fajnie. No i możemy zaczynać pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku z Wisłą Płock, która jest obecnie, jeśli się nie mylę, ostatnio dużo w tabeli, tak? 16 drużyn jest? Tak, 16 drużyn. Wisła Płock jest ostatnia, a my jesteśmy na którym? Na czwartym miejscu. Nie taki zły start. No i zaczynamy szybko z macie. Oczywiście dalej nas niestety nie ma. 1-1, Tudor z jedną bramką. No, trochę wstyd bym powiedział, że też jeszcze w 88 minucie dopiero strzeliliśmy tam jedną bramkę, no jednak z Wisłą Płock powinniśmy sobie poradzić. Ale niestety, też właśnie treningu zapomniałem, bo przecież zostawiłem właśnie na... Zostawiłem na dniu, w którym nie mogłem trenować, a miałem poza nagraniami zacząć, więc w sumie teraz to zrobię, no chyba to długo nie zajmie. Nie wiem, może się w czymś nie pomylę i nie będę mógł tego zrobić jakoś, to może poza nagraniami zrobię. Szczerze, to nie wiem, co mam tu zrobić. Mam... Aha, i teraz mam strzelać? Nie wiem naprawdę, mam chyba coś takiego zrobić. Dobra, aha, to dobra, to wszystko już wiem. A i chyba potem nie muszę już. Mogę chyba wyjść stąd, czy nie? Naprawdę nie trafiłem. Aha, i teraz mam już przeciwnika. No nie najlepiej, naprawdę mi się to robi na początku. Czemu tą piłką tak wybił? Nie wiem, naprawdę to jest trochę nie najlepiej mi to idzie. A jeszcze wyszedł. Jedna próba jeszcze robię najwyżej, naprawdę, bo wiem, że jakoś, nie wiem czemu, ale może na nagraniach, nie wiem, trudniej to jakoś się robi, bo wiem, że poza odcinkiem to bym zrobił spokojnie. Więc no jak mi się nie uda teraz też, to po prostu sobie zrobimy to poza odcinkiem. Naprawdę to wybronił to. Co to jest za przyjęcie? Ja tego nie rozumiem. Czemu on tak przyjmuje, że mu piłka tak odskakuje? O ja. No i wyszedliśmy poza strefę, oczywiście. O nie wiem, naprawdę, nie wiem, co się dzieje. Szczerze nie wiem, jak mogłem tam wejść w tą strefę. Ja mogę koło niego tak... No nie wiem, naprawdę, trochę to jest... mam nadzieję, że będzie się to lepiej robiło, jak będzie, wiesz, overall. Nie, może to zrobię poza nagraniami. Gry defensywne. My musimy grać jako defensor. No nie wiem, trochę... Nie wiem, czy tam jest to trochę potrzebne. Aha, i my mamy teraz... Aha, dobra, rozumiem. No, dobra, to już teraz rozumiem, o co chodzi. To trochę już nie jest aż takie to głupie. Aj, nie wzięliśmy tutaj piłki mu. Naprawdę. Ach, dobra. Pff, nie wiem, te podanie takie też on robi fatalne, ten zawodnik, z którym gra. Nie wiem, z kim ja to gram. No, wróć tu. Idź w górę. Nie wyjdź.
No. Dobra, to się udało. Idziemy dalej, karuzela. Będę musiał tu dośrodkowywać. Aha. Chyba wiem. Dobra. To nawet takie spoko ćwiczenie bym powiedział, takie fajne. W prawdziwym życiu byłoby nawet też... Oj, to całkiem nie udało mi się. Aha, bo się, oni cały czas jakby się... Jakby to powiedzieć, kręcą. Teraz to rozumiem, czemu to trochę ma być trudniejsze niż się wydaje. Aha, i oni coraz chyba szybciej biegną. O Jezu, bo zapadanie. Czemu on tak... Ja dosłownie klikam mu. Tylko, no, w końcu. Dobra, naprawdę nie chcę mi się trochę czasu tracić. To mi się wydaje, że już nie będzie aż takie trudne. No to już nieraz robiłem. A, on jeszcze nie ma tak łatwo przecież tych wolnych. A, to było dość łatwo. Ten bramkarz widzę, że chyba nie będzie jakoś stawiał oporu zbytnio. O Jezu. Za wysokie. Ale on to mocno, znaczy w górę strasznie. Może spróbujemy mu na dalszy słupek. Ale z łatwością to wybronił. Nie wiem, to się, nie wiem, czy... Co ja robię? Aha. Pff, nie wiem, naprawdę co ja zrobiłem w tym momencie. Może to trafimy? Nie, bo poszło bramu prosto bardzo. No, ale szkoda, że nie trafił żaden. O właśnie, teraz możemy spróbować w sumie. No, ale to takie, to jest bardziej jak wyrzutka wyglądało. Oj, za mocno teraz. Tak, było to widać. No, to o to chodziło pierwszy raz, tylko nie wiem, to naprawdę coś zapomniałem, jak to się robiło przez chwilę. To też się nie uda właśnie. Ale najważniejsze, że mamy to już na A, na ocenę A. Trening gry w obronie, naprawdę? Aha, musimy przecież jeszcze tą obronę zrobić. A ten drugi zawodnik był bezużyteczny. Nie mógł do tej piłki pobiec. Oj, naprawdę by teraz faulowałem. Jeszcze nie dużo tego. No, dobry wyblok. Dobrze, bramkarz. A jest za to, że bramkarz obroni, niestety nie dostałem punktów. A on tak ucieka, naprawdę, jak mnie to denerwuje. No, poszedł sobie w końcu. Dobra, zobaczmy wyniki, naprawdę. Zrobię to wszystko. To, co mi się nie udało, tak najlepiej, te. No, tylko dwie rzeczy mi się udało, tak. Na resztę zrobię naprawdę poza odcinkiem. Nie będzie mi to długo, nie zajmie mi to długo, tylko właśnie nie wiem, na odcinku jakoś zawsze to trudniej. No dobra, gram teraz z Krakowią. Szybka symulacja, zaczynam to spotkanie. Przegrywam 1-0 po bramce Alvareza. No niestety, derby Poznania tam widziałem, żeby 3-2 wygrał Lech. Trenujemy dalej. No trochę już łatwiej będą te treningi, nie będziesz tak super, no ale już łatwiej. Będą szły w overale w górę. Bo może nawet ta ocena C już to jest trochę lepiej.
Tak, Jagiellonia szybowałem, no ostatnie mecze nie najlepiej gramy. No i zaczynam szybka symulacja. Ten nasz nowy napastnik, którego kupiliśmy, chyba nie gra na środku napadu, właśnie to szkoda trochę. Niepotrzebnie się marnuje. 0-0, no to przynajmniej mamy punkta. No niestety początek był sezonu dobry, ale teraz już trochę gorzej idzie. Ale jeszcze sezon długi. Mam nadzieję, że przynajmniej byśmy tak w pierwszej czwórce. Wiem, że to nie jest jak Premier League na przykład, że pierwsza czwórka wszyscy są w Lidze Mistrzów, ale tak jak w pierwszej czwórce Beraków był, to mi się wydaje, że to była dobra opcja. Mielec, ta Stal przed nami, Beniaminy, no to może z nimi uda nam się, choć dobry dość Beniaminy, jak na razie po 9 miejsce. Może z nimi uda nam się. Szybka symulacja. 2-0, no to rozumiem. Piątkowski to jest chyba ten obrońca, który poszedł do Salzburga, jeśli nie mylę. Piątkowski, tak? Coś właśnie chyba gdzie widziałem to nazwisko, że właśnie, że on poszedł. On chyba miał do Lecha mógł iść, ale chyba Lech coś tam, nie wiem, czy nie zapłacił wystarczająco. To oferty nie złożył za dobre, chyba coś takiego. Mam 70 overalla, no to zdecydowanie jesteśmy już najlepszymi pomocnikami w drużynie, ale niestety nie jesteśmy dalej zauważani przez trenera. Tylko przez to, że parę razy zagraliśmy trochę słabiej, no i niestety nam nie daje szans zbytnio. No i teraz wracamy po przerwie. Z Lechią Gdańsk teraz mamy spotkanie. Szybka symulacja. 0-0. Lepszy remis niż 0-0, niż porażka, więc w sumie przynajmniej tyle. Piąte miejsce dalej. Troszkę uciekł nam już na przykład taki Śląsk, ale jeszcze to spokojnie możemy nadrobić. Nie wiem, kto jest liderem. Pewnie Legia. Warszawa tam mi się wydaje. Pewnie tak. Teraz Pogoń Szczecin. Jeszcze rywalem zagrożę w tym meczu. Jak miło. W końcu dostajemy szansę. My oczywiście wykorzystamy ją w tym sensie, że zagramy. Piątkowski na 66 overalla. Nie wiem, ile ma lat. W sumie to będzie mnie to ciekawi, bo jestem ciekawy, co Salzburg w nim widział. Pewnie ten właśnie ten młody wiek jeszcze trochę przekonuje. Tak, tak, pewnie myślę. 20 lat właśnie. No tak, to jest on. No oby dobrze grał. To możliwe, że właśnie zaistnieje w wielkim futbolu właśnie. No zaczynamy właśnie, bo jak on jest w Salzburgu, to z łatwością oczywiście do Lipska może pójść. Tak, przecież było na przykład Szoboszlaj. To jest najłatwiejszy przykład, najnowszy. No i tak może być z nim. Byłoby fajnie oczywiście. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i zaczynamy. Nadzieję, że są Państwo tak samo jak teraz my. Na drugiej stronie gramy. Środka pomocy mi się wydaje. Jeśli się nie mylę. Chyba, że tak graliśmy w pierwszym meczu, mi się nie wydaje. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Nie wiem, Pogoń Szczecin chyba widziałem, że jest na trzecim miejscu, więc fajnie by było wygrać z nimi. Nie będzie oczywiście łatwo, ale fajnie, bo wracam teraz do defensywy trochę bardziej. Gramy u siebie. W sensie razem jak ja grałem spotkanie i graliśmy u siebie, to wygraliśmy oczywiście 5-0. No tak, czy tak będzie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby było tak łatwo. Ależ to pięknie odebraliśmy mu. Niczym rasowy obrońca. Dobrze, no to teraz szansa na kontratak jakiś. Taka piłka naprawdę nie wiem, co miała na celu. Trochę dziwne. Pogoń Szczecin teraz atakuje. Adam Frączak. Gospodarze podejmują dzisiaj zespół, który nie jest. O Jezu, ja próbowałem robić odbiór i dlatego nie wiem czemu, znaczy no tak, tak nieraz było, to jest trochę głupie. Ja próbowałem zrobić odbiór, a on właśnie wystrzelił piłkę, jako że strzelałem niby. Dobry teraz, dobre przejęcie. I gramy z pierwszej piłki teraz. No nie, niestety nie dostajemy podania, ta strata, głupia bardzo strata. Ale dobrze było naprawdę zagrać taki solidny mecz, nawet bez asysty czy bramki, nieważne, tylko żeby to był dobry mecz, żeby jakaś ocena była dobra, to może trochę bardziej się teraz trener przekona. Jak nie zrobimy jakiegoś większego błędu. Załuska.
O Jezu, czemu oni takie proste podania zwalają? I to nie pierwszy raz. Prawie tu przejęliśmy. Adam Frączak. Oj, obrona. Dobra okazja do oddania strzału. Pięknie broni nasz bramkarz. Nie wiem szczerze, nie pamiętam nazwiska, kto u nas broni. Nawet, a myślałem, że nie uda mi się to podanie. Dobra, no i atakujemy. Iwi. Piękne podanie górą. Pięknie, podanie. Co teraz zrobi? Uda się jeszcze podać, nie udało. Niestety. Wracamy na pozycję. I tak dostajemy offshore od trenera. Nie dostaliśmy tym razem. Ale teraz dobry kontratak w wykonaniu pogoni. Ale Kowalczyk dalej przy piłce. Pięknie broni już bramkarz. Nie dał się zaskoczyć. Mamy rożny. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Uff, naprawdę było blisko. Bałem się, że na początku myślałem, że to wpadła ta piłka, ale na szczęście zewnętrzna strona siatki to była. Załuska. No i pędź, dawaj. No kurde, miałem nadzieję, że się rozpędzi i może spróbuje strzelić, to byśmy mogli mieć asystę. To zagranie dobrze rokuje. Możesz wycofać, właśnie. Aj, to najlepiej zrobiliśmy. Dobre, znaczy słabe przyjęcie oczywiście. Z tym przyjęciami czasami mam często problemy. Niestety. A musimy już powracać do obrony, bo pogoń z kolejnym atakiem. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Dobre przejęcie, no, kolejne. No, dzisiaj lepiej gramy nawet jako obrońca. To było niecelne podanie, czy ten zawodnik stracił piłkę? Nie wiem. Igor Łasicki. Adam Frączak. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co teraz zrobi? Podają piłkę między sobą. Dobrze, na razie jesteśmy zorganizowani w obronie. Zobaczmy, co zrobi. Tern. Aj, było blisko, jakbyśmy przejęli. No, dobrze przeczytał to. Dobra, obrońca. Zaczynamy kontratak. Dobrze. Coś może się z tego rozwinąć. Dogrywa, nieco za siebie. Strzała, to było ze słabszej nogi. Ale mamy piłkę dalej. Ale chyba był nabity. Będzie tak, niestety był nabity. Naprawdę dobry mecz, że gramy, widać po ocenie. Może nie mamy jakoś właśnie asysty czy bramki jeszcze, ale nie gramy złego meczu, gramy dość dobry mecz. Out. No jeszcze naprzód spróbujmy zagrać. Załuska. Dobrze. Trochę nie się zwolni, jak żeby nie było końca. Piłka posłana w pole karne. Niestety. Czy ktoś ale dobrze, strzelić? Dobrze. Nie jest źle. Wysoki pressing się opłacił. Będzie chyba podawał. Aj, chciałem spłacić. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Po pierwszej części remis bezbramkowy. I po pierwszej połowie 0-0, ale mówię, widać też po ocenie. Gramy dobry mecz. Zapraszam Państwa na drugą. Tylko po prostu nie widać tego w jakichś liczbach, takich jak właśnie bramki czy asysty. A mamy jeszcze drugą połowę całą. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Dobre przejęcie. I mamy zmianę posiadania piłki. No i kolejna szansa. Pędzimy, ja też pędzę. Trochę zatrzymaliśmy. Aj, może powinienem wystawić, a nie krótkie. Może właśnie prostopadłe powinienem zrobić tam. Co teraz wymyśli? Ale dobrze zagrane, tylko szkoda, troszkę za blisko bramkarza ta piłka była podesłana. Ale dobrze gramy, dobre podania, kreatywne dość robimy i ciekawe akcje tworzymy. Przynajmniej tyle. Trener szykuje zmiany. No ale za to punktów nie ma oczywiście dodatkowych. Out niestety dla Pogoni. Pierwsze zmiany. Szczepański za Papanikolaou jakiegoś wchodzi. Nie wiem, nie znam. Świetnie mija teraz obrońcę.
Rodrigas. Aż każdy przejdzie tutaj piłkę. Tern. Rodrigas. Nie wiem, czemu dostaliśmy złe wyczucie czasu, bo ja chyba wybiję mu tą piłkę, jako poszła pod nogi jego kolegi z zespołu. Cierpliwie konstruują atak. Dobrze rozwija się ta akcja. Niezwykle Ramkarz, ważna tylko bez błędu. Dobrze, mamy kolejną szansę. No, mogą teraz skarcić rywali. Pięknie. Tylko tak, co on zrobi? Jest okazja. Ładnie. Ładnie, super. Mamy 1-0. Iwi z bramką. Bardzo fajnie. Zrobiliśmy tą akcję bardzo dobrze. Bardzo mi też podobało się, jak zagrałem tego kolegi z drużyny. Nie wiem, kto to szczerze był. To zagranie, że zauważyłem go. No i potem pięknie też podanie bardzo i Iwi z pierwszej piłki. Dołożył tylko nogę i mamy prowadzenie zasłużone, bym powiedział, bo w drugiej połowie zwłaszcza Pogoń nic dosłownie nie robiła. W drugiej połowie my zaczęliśmy jeszcze lepiej grać, pomimo że pierwszej połowie graliśmy dobrze. Adam Frontczak. Dobrą też ocenę mam, aż 9-1. No, no taka jest prawda, gramy bardzo dobrze. Już poderwali się zawodnicy. Aj, nie dostaliśmy tym razem odjętej oceny, bo złe wyczucie czasu mogliśmy dostać. Blisko pole karne, może strzelać. Budują przewagę na połowie rywali, cały czas myśląc o strzeleniu wyrównującej bramki. Iwi wychodzą do kontrataku. Świetny pomysł. Pięknie. Stwarza zagrożenie. Aj, to i nie wiem, kto to do dziewiątki. A do dziewiątki podawana piłka była. Drygas. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Bramkarz. Udałam się. Nie dał sobie rady. Ledwo co. Dysponowanym bramkarzem. Aj, myślałem, że będzie trochę szybciej szedł, mógł skrzydłowym, no ale... Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Aj, dobre to było. Nie będzie spalony, kurde. Jest spalony. Słuszna decyzja. Zmiana 8-8, spadłem trochę ocenę, może dobrze było, byśmy byli zmienieni, aby mecz się kończył. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Jeszcze kwadrans gry. Adam Frontczak. Musimy uważać, bo na pewno będą chcieli się rzucić jeszcze Pogoń. Jeden z zawodników za chwilę. Oj, teraz dobra piłka. Ale na szczęście się pomylili, trochę się zagubili w tym, co robili. Załuska. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Ma piłkę, co teraz zrobi? I kolejny raz mam asystę drugiego stopnia, bo podaliśmy do zawodnika, który zdobył asystę. Linia obrony była bezradna, wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Popatrzmy na to z bliska, no skoro zawodnik kolejna super akcja, miałem już teraz 2-0. No i teraz nie wydaje mi się, żebyśmy stracili jakiekolwiek punkty w tym meczu. Powinniśmy dowieść zwycięstwo. No i super, naprawdę. Fajnie się gra. Jak na razie. Adam Frontczak. Blisko już do bramki. Tern. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No i kolejna szansa na akcję. Może 3-0 będzie. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Już myślałem, że będzie trzecia asysta trzeciego stopnia, a tym razem nie jednak. No trochę obrońcy wysoko wyszli. Musimy wracać. Jeszcze tylko 2 minuty regulaminowego czasu gry. Dąbrowski. Drygas. Dobrze było właśnie przejąć piłkę i już nic nam nie powinno zagrozić.
Aj, szkoda. A nie, dostaliśmy ocenę wyżej, więc to on sprostu stracił piłkę, ten, któremu daliśmy. No i kończymy mecz z oceną 9-6. Fajnie było, jakbyśmy zostali zawodnikiem meczu, bo mi się wydaje, że mamy na to szansę. Tak, jesteśmy zawodnikiem meczu. No i zasłużenie. Celne wszystkie podania, z tego co mi się da, nie, 3 niecelne. Jedno kluczowe podanie. Co tu jeszcze jest takie ważne? Pojedynki w powietrzu, 2-3 wygrane, piłki wywalczone 4-4, a stracone 6. No dobrze grali, naprawdę dobry mecz i to mi się podoba. Wygrywamy 2-0 i zdobywamy cenne 3 punkty w tabeli. Do tabeli sobie dodajemy 3 punkty. I teraz trening właśnie to miałem mówić, dzięki temu treningowi mamy 71 overalla już. Szybko naprawdę idzie, ale to wiadomo, zawsze te niskie overalle bardzo szybko się podbija. Teraz spotkanie z kim będzie, za chwilę zobaczymy. Śląsk Wrocław, czyli trzecie drużyna w tabeli. Dostajemy szansę gry, drugi mecz rzędu, to super. Szybka symulacja, zaczynamy. Porażka 2-0, naprawdę. I znowu pójdziemy na ławkę. Ja rozumiem tego, naprawdę. Wiem, że Śląsk nie jest jakiś słaby, no ale jednak miałem nadzieję, że nam się coś uda nam zrobić. No i idziemy dalej. Następne spotkanie będzie z kim? Z Krakowią. Siódma drużyna, czyli zaraz za nami jest Krakowia, punkt tylko. No i dostałem kolejną szansę, zaczynam to spotkanie. No i 2-0, ja nie rozumiem tego naprawdę, czemu jak ja jestem w składzie, to ta drużyna przegrywa zawsze na i do zera przegrywa, więc my nie mamy nawet szansy na jakąś asystę albo coś. I za chwilę nam pójdzie całkiem nam pójdzie ta forma w dół, bo mamy w miarę, no i nie będziemy znowu grali. Na razie póki możemy to dobrze, ale no nie wiem właśnie jak długo będziemy tak grali, jak nie będziemy żadnej asysty nic zdobywali. Wisła Płock, no z Wisłą powinniśmy zdobyć komplet punktu, a jak będzie zobaczymy. Już 13, no to w sumie trochę poszli w górę. Szybka symulacja. No i wygrywamy. Gutkowski z jedną bramką, no nie wydaje mi się, żeśmy mieli asystę. Coś mi się tak wydaje. No jeszcze mamy kontuzję na sam koniec. 7 dni, rozcięta głowa, no to nie najlepiej. 7 dni mam, czyli tydzień. Będziemy pauzować. No ale następne spotkanie będziemy mogli już wyjść. I możemy wracać też do treningów już. Siódme miejsce w tabeli obecnie. Nie jest źle, ale też super nie jest. Zaczynamy też nowy rok. Styczeń, wchodzimy w styczeń już. Jestem ciekawy, czy będą jakieś transfery, czy nie. No, jakichś super dochodów nie mamy, więc... Nie, naprawdę nie dziwiłbym się, aby nie było żadnych transferów, ale zawsze byłoby fajnie. Chociaż nie wiem w sumie, kogo nam trzeba tak bardzo. Nie mamy słabego składu. No i 72 overalla już. Za niedługo będziemy najlepszym zawodnikiem w ogóle w drużynie. Chyba Eevee ma 72 też, a on chyba jest najlepszy. Nie wiem, za chwilę to zobaczymy w sumie. No i ta przerwa już powoli powinna dobiegać końca. Teraz kolejny trening. No i teraz będzie gdzieś to spotkanie pierwsze po przerwie. Tak, Warta Poznań naszym będzie rywalem. No i zaczynam. 15 drużyna w tabeli, przedostatnia drużyna. No i kto jest na... Eevee jednak ma 73, czyli on jest najlepszym naszym zawodnikiem, ale my już jesteśmy drugim najlepszym zawodnikiem. 1-1 Eevee z bramką dla nas. No kolejny raz szczerze w topa, no bo nie powinniśmy przedostatnią drużyną remisować. No niestety tak jednak było. I już mamy złą formę i już... Pewnie po podstawowym składzie.
Teraz będziemy grali z drugą drużyną z Poznania, tym razem z Lechem Poznań. Z nimi będzie jeszcze trudniej wygrać. No i zaczynamy, już nie jesteśmy po samym składzie, tak jak myślałem. 3 do 1 wygrywamy. No to jest szczerze niespodzianka dla mnie mała. Ale oczywiście pozytywna niespodzianka. Pierwsza runda Pucharu Polski teraz będzie. I zagramy z Gliwicami. Jestem ciekawy, tak, czy jakieś transfery u nas były, czy nie. Za chwilę się dowiemy. Automatycznie za niedługo powinno przejść już na Raków. No, gdzie pod Beskidzie. Pędziło nie do końca. Teraz jeszcze Pogoń. Kupiliśmy jakiegoś Akinsa, ale on to jest za darmo, więc pewnie dopiero w następnym sezonie przyjdzie do nas, tak zakładam. Teraz ostatni trening przed meczem Pucharu Polski. Jakaś wiadomość jeszcze, aha, koniec ostatniego dnia. Zobaczymy sobie też właśnie, bo mnie to się dość ciekawi, czy ten jakiś zawodnik Atkins, czy, Akins, a jest Lukas Akins, no, ale szczerze nie widzę powodu na ten transfer. Gutkowski ma taki sam overall, a jest jeszcze młodszy. Sej też tu jest, a on gra jako pomocnik. Dalej tylko Eevee jest lepszy od nas. Ale nie będziemy oczywiście startowali, jeśli będziemy mieli słabą formę. Szybka symulacja. Akins na prawej pomocy gra. Wygrywamy 2 do 1. Bardzo fajnie. Pijanić i Eevee z bramkami. No to super. Jesteśmy w drugiej rundzie Pucharu Polski. Szczerze się tego nie spodziewałem, bo coś czułem, że z naszym szczęściem tak byśmy pewnie odpadli. Ale tym razem jednak tak nie było. Będziemy teraz grać ze Stalą Mielec, która jest 11. Szybka symulacja. No i tym razem jeden Akin z debiutancką bramką, przynajmniej taki pozytyw. Ćwierćfinały. Nie zdążyłem nawet zobaczyć, z kim będziemy grali. Lechia, to już nie będzie takie łatwe. Może tak zaczniemy sobie następny odcinek, a ja właśnie tu będę miał trening do zrobienia, więc takim sposobem sobie skończymy odcinek, więc dzięki wam za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!